To jest, ja bym chciał serdecznie Państwa wszystkich obecnych przywitać na kolejnym panelu, który nosi tytuł Po co nam tradycja, po co nam nowoczesność? Osobiście nie umiem odpowiedzieć na te dwa pytania, ale mam nadzieję, że paneliści pomogą nam odpowiedzieć na te dwa pytania i chciałbym przedstawić przede wszystkim panelistów. Zacznę może od Karoliny. Karolina Wigura jest adiunktem w Instytucie Socjologii i tak powiem głównym kołem zamachowym takiego pomysłu czy takiego projektu edytorskiego, który nosi nazwę Kultura Liberalna. Z tyłu proszę zobaczyć taki baner stoi. Karolina napisała doktorat o problemie wybaczania w myśli politycznej po II wojnie światowej, który się ukaże niebawem. Obok Karoliny, dzień dobry, siedzi profesor Andrzej Mentzfel, który ma wielki dorobek, aż nie jestem w stanie wymienić całego dorobku, ale... Nie tracę czasu, ale w każdym razie najistotniejsze, mam wrażenie, są prace Andrzeja Mentzfela na temat właśnie polskiego zakorzenienia, polskiej tradycji z takim akcentem bardzo mocnym położonym na tradycję lewicową i to poczucie związku z tradycją lewicową jest jakby stałym elementem twórczości i tożsamości, mam wrażenie, profesora Andrzeja Mentzfela, którego jedną wielką zasługą uważam jest stworzenie Instytutu Kultury Polskiej, to jeszcze dodatkowa zasługa, przy Uniwersytecie Warszawskim to jest najlepszy chyba instytut w tej chwili na uniwersytecie, takie mam wrażenie. Lepszy od socjologii. Obawiam się, że nie będziemy porównywać. Darek Gawin, którego znam bardzo, bardzo długo, razem robiliśmy Respublikę, prowadzi bardzo długo seminaria o historii polskiej literatury i polskiej myśli politycznej, więc jest bardzo dobrze w tym, że tak powiem, zaopatrzony. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i pracuje oczywiście w WIS-ie, więc jest przede wszystkim naukowcem, eseistą. I może dodam jeszcze taki drobiazg, który nie jest bez znaczenia dla jego publicznej tożsamości. Mianowicie powiedziałem, że dzięki niemu wygrał wybory w 2005 roku Lech Kaczyński. To znaczy, bo mam takie poczucie, czy taką doszła do mnie taka plotka, że to on wymyślił to hasło Polska Solidarna i Polska Liberalna. I mam wrażenie, że to hasło w zdecydowany sposób rozegrało tą grę. Ja byłem po drugiej stronie i widziałem, jaka bezradność zapanowała po stronie, że tak powiem, Donalda Tuska, kiedy to hasło padło. Przez skromność nie zaprzeczę. Okej, no w każdym razie lokuje to bardzo wyraźnie, Darka lokuje i umieszcza go w jakiejś takiej publicznej, podkreślam, niepolitycznej przestrzeni. Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, nie wiem jak właściwie zacząć takie pytanie, po co nam nowoczesność, po co tradycja, zamiast początku, bo mam wrażenie, że to jest pytanie o nasze zakorzenienia, nie tyle o napięcie między tradycją i nowoczesnością, ale raczej o nasze zakorzenienia i co my z tymi zakorzenieniami w tak zwanej epoce nowoczesnej czy postnowoczesnej, jak to niektórzy mówią, robimy, prawda? W jakiś sposób się zachowujemy. Czyli pytanie jest, o jak te tradycje reinterpretujemy, wprowadzamy do nowoczesności, czy się od nich odrywamy, czy nie. Ja w związku z tym, że czuję się tak, powiedziałbym, jako prowadzący, to dosyć bezradny wobec takich pytań, więc zamiast teorii to proponuję na początek, jeżeli potrafię to zrobić dobrze, przeczytać jeden wiersz Julii Hartwig z tomu takiego zbiorczego, który nosi nazwę akurat niebanalną Wiersze wybrane i to będzie wiersz pod tytułem Jesteśmy dla Ciebie. To jest wiersz z dosyć dawnych czasów, czyli z początku lat 70. i mam wrażenie dokładnie powinien uderzać, że tak powiem, w problemy, o których my dzisiaj chcielibyśmy mówić. Więc przepraszam, wykonam ten wiersz teraz. Jesteśmy dla Ciebie. Jesteśmy dla Ciebie rezerwatem historii, Europo. Z naszymi staroświeckimi ideami, z naszym odkurzonym skarbczykiem, z pieśniami, które śpiewamy. Wszystko, co mamy najlepszego, oddajemy na pożarcie smokowi gwałtu i przemocy. Młodych chłopców, piękne dziewczęta, najlepsze umysły, najbardziej obiecujące talenty, daninę kwiatów, krzyży, słów. Lekkomyślni dziedzice powagi, niewyświęceni krzewiciele nadziei, spadkobiercy ojczystej retoryki,
w której mieścimy się jak ulał, choć wczoraj jeszcze wydawała się nam jakby przyciasna. To podkreślam wiersz z lat 70., który jakby no jest, komentarze poproszę uczestników oczywiście, ale jest takim wierszem, który wprowadza nas w jakąś taką opowieść czy narrację o naszym dziedzictwie i o takim naszej przyszłości. Więc może skoro mamy jakieś jeszcze 53 minuty do rozmawiania, to musimy ruszyć i proponuję, może zaczniemy od Andrzeja, profesora Andrzeja Mentzfela, dobra? Możemy? No nie, żeby nie tracić czasu zacznę. Słychać? Działa? Działa, tak? Chociaż poczułem się niezręcznie. Ten wiersz pięknie przeczytany przez Pawła przypomniał mi, ja jestem tutaj starszy, więc dużo pamiętam poetę Jana Śpiewaka, który też pięknie czytał wiersze. A ten wiersz Julii Hartwig z początku lat 70. jest po pierwsze bardzo mocno, myślę, odniesiony jednak do tamtych czasów. W gruncie rzeczy jest takim wierszem no, wpisanym właśnie w taką tradycję troszkę i rozmyślania, i ubolewania nad tą nieustanną ofiarą, którą my ponosimy. Ale też jest wierszem, który też zadaje może bardziej pośrednio, czyli implicytnie drugie pytanie. Mianowicie, kim my jesteśmy w tym kontekście? To znaczy w tym kontekście nowoczesnej Europy, nowoczesnych dziejów i tak dalej i tym podobnie. I czy nasza tożsamość to jest właśnie ta tożsamość tej ofiary i ofiarności? I on dość paradoksalnie pewnie autorka byłaby zaskoczona, dzisiaj byłby bliższy, myślę, Dariuszowi Gawinowi niż mnie, bo on właśnie do takiej konserwatywnej czy tradycjonalnej identyfikacji się odnosi. I dla mnie jest utworem jakoś przeszłym. No, to znaczy, dlatego poczułem się zakłopotany, żeby otwierać tę dyskusję, bo on mnie nie wprowadza w te napięcia, które, jak myślę, są współczesnymi napięciami. I to tyle na początek. Karolinie, może pani Karolinie oddam. To ja odpowiem w takim razie wierszem na wiersz. Co prawda nie jestem w stanie go zacytować z pamięci, ale postaram się opowiedzieć, co w nim było. To jest taki wiersz Czesława Miłosza o tym, jak o przechodzeniu ulicą Kartezjusza w Paryżu, w którym Miłosz pisze, że on sam zawsze pozostaje na zachodzie, tam gdzie jest, on zawsze pozostaje barbarzyńcą ze wschodu. I oglądając te piękne, nowoczesne rzeczy, zawsze pamięta to, co było na wschodzie. On ten wschód bardzo koloryzuje i pisze o wschodzie jako o takim miejscu, gdzie i dziewka podbiegała z wódką, dziewkę się szczypało, prawda. Takie rzeczy są nie do pomyślenia oczywiście na tym nowoczesnym zachodzie, ale tam była też cała magia tego wschodu, tej Europy środkowo-wschodniej, o której pisze Czesław Miłosz i zresztą ten wiersz się bardzo pięknie kończy taką, to prawie ostatnie wersy, kiedy on pisze, że pamiętam, mam taki ciężki grzech, że kiedyś rzuciłem kamieniem węża, który leżał zwinięty w trawie. I jak trochę głębiej poszukamy, to dowiemy się, że wąż był jednym ze świętych zwierząt na Litwie i dlatego to był taki wielki grzech, ale chyba nawet nie czytając tego kontekstu, ten fragment i tak porusza. I ja myślę, że kiedy rozmawiamy o tradycji nowoczesności w kontekście kultury i w kontekście Polski de facto, to tak naprawdę rozmawiamy o tym pytaniu, które stawia Miłosz w tym wierszu, to znaczy rozmawiamy o tym, czy udało nam się przez te 20 lat
wykonać pewną pracę, która polega na wyciągnięciu wniosków ze swojego własnego zakorzenienia. Mnie się wydaje, że myśmy tej pracy nie potrafili wykonać, ale to chętnie rozwinęłabym później. Ja się czuję tutaj trochę wywołany do tablicy zarówno przez Pawła, jak i Andrzeja. Ten temat, wbrew temu, że jestem tutaj ustawiony w roli konserwatysty, jest mi bliski w świetle tradycji, bym powiedział, inteligenckiej polskiej. A mam tutaj na myśli sprawę, o której wspomniałeś, to znaczy myślę o seminarium, które prowadziliśmy przez kilka ładnych lat z Tomaszem Mertą, wiceministrem kultury, który zginął rok temu w katastrofie smoleńskiej. To seminarium nazywało się Polskie zmagania z historią i one było właśnie o inteligenckich próbach zmagania się z, można powiedzieć, nowoczesnością i tradycją, bo każda polska książka, która dotyczy polskiej sytuacji, musi się z tymi dwoma tematami zmierzyć. Jak się patrzy na te książki napisane przez ostatnie pokolenia polskich inteligentów, to ja bym powiedział paradoksalnie, że nowoczesność jest tradycyjnym projektem polskiej inteligencji. Czy to jest tak, że każde pokolenie polskiej inteligencji, odkąd ona istnieje, przynosi własne modele nowoczesności i składa obietnicę unowocześnienia tego kraju. To się zbiega dokładnie z pojawieniem się inteligencji. Ostatnio w Instytucie Historii PAN-u najnowsza monografia, która była napisana w zakładzie profesora Jerzego Jedlickiego. Pierwszy tam napisał Maciek Janowski i ona się zaczyna od dokładnie połowy XVIII wieku i to jest moment, w którym Polacy odkrywają, bo żeby dyskutować o nowoczesności i tradycji, trzeba odkryć, że pojawia się problem zapóźnienia, czyli jest jakiś problem z tym, że gdzie indziej jest nowocześniej niż u nas, wobec tego trzeba unowocześnić. I w tym sensie polskie intelektualne życie od 250 mniej więcej lat upływa pod znakiem tej dyskusji. Każde kolejne pokolenie przynosi swoje modele unowocześnienia Polski i oto toczy się spór, bo te modele mogą być najróżniejsze, one mogą być lewicowe i prawicowe, liberalne, konserwatywne i takie w kolejnych pokoleniach bywało od samego początku, od XVIII wieku. Więc to jest jedna uwaga, znaczy w takim sensie, że dyskutowanie o nowoczesności i tradycji to jest tradycyjna dyskusja o nowoczesności, jest tradycyjnym tematem dyskusji polskiej inteligencji, czy jest takim toposem polskich debat intelektualnych. Teraz jeszcze jedna tylko uwaga, bo jak rozumiem, będziemy dyskutowali, tu Karolina o tym, pani Karolina zaczęła o tym mówić, o tym, jak ta dyskusja wygląda w obecnym pokoleniu polskiej inteligencji. Ja bym tylko zrobił jedną uwagę do tego, co powiedział Andrzej. Dla mnie jako konserwatysty, a zgodzę się na to, na odgrywanie tej roli, nowoczesność nie jest żadnym problemem o tyle, że nie uważam siebie za tradycjonalistę. I w takim gronie należy zawsze rytualnie przypomnieć, że tradycjonalizm nie jest tym samym co konserwatyzm, bo tradycjonalista jest kurczowo uczepiony przeszłości i nie zgadza się na przyszłość. To jest raczej konserwatysta może dyskutować z liberałem czy człowiekiem lewicy o sposobach, w jaki rzeczywistość społeczna ma wchłaniać nowoczesność, która tak czy inaczej się staje. Tradycjonalista nie chce tej dyskusji, ponieważ chce to wszystko zatrzymać, ale on jest poza tą dyskusją wobec tego w ogóle, z istoty swojej. Zresztą tradycyjnie takie postawy też w polskiej historii były, bo to był i Henryk Grzewuski, nie wiem, najróżniejszego rodzaju tacy ludzie, którzy uważali, że to wszystko, że trzeba tylko zachować, tylko konserwować, to jest zupełnie inny temat, więc w tym sensie konserwatysta, jeżeli chce być inteligentny, bo ja uważam, że tradycjonalizm może być ciekawy, ale nie jest inteligentny, no to musi być nowoczesny siłą rzeczy, a to może też później w dyskusji wyjdzie. To znaczy, jeżeli ja mogę teraz tylko tak jednym zdaniem wyjść, to ja mam wrażenie, że pole dyskusji o nowoczesności w tym pokoleniu, że tak powiem, w ostatnich 10 czy 15 latach, mam takie poczucie, jest zbudowane w dużej mierze przez konserwatystów. To znaczy w tym znaczeniu, w jakim oni wyznaczyli to pole spotkania wokół takiego zasadniczego pytania, nie tyle o relacje tradycji versus nowoczesność, ile relacji, czyli problemu wyjątkowości drogi polskiej.
To znaczy, czy pytania takiego, które bym w ten sposób może sformułował, czy los Polski, doświadczenie polskie skazuje nas, czy pcha nas ku niezwykle takiego, powiedziałbym, niepowtarzalnemu i właściwemu dla naszej jakby dziejowości sposobowi istnienia, prawda? To znaczy, innymi słowy, czy ten model rozwojowy Polski powinien być jakimś modelem o wyraźnie specyficznym charakterze i przenoszącym własną wewnętrzną tradycję, czyli ta pojęcie tradycja jest bardzo skonkretyzowane w tym momencie przez konserwatystów, mam wrażenie, z jednej strony w szacunku dla religii katolickiej, przywiązaniu do katolicyzmu, z drugiej strony też w przywiązaniu do pewnego obrazu Polaków jako narodu właśnie, który znajduje swoje najwspanialsze czy najbardziej niezwykłą realizację właśnie w tym, co w micie czy symbolu powstania warszawskiego, prawda? Nie przypadkiem książka Rymkiewicza jest taka niezwykle ważna z tego punktu widzenia i sam fakt istnienia tego muzeum jest jakby takim znakiem, mam wrażenie, w jakiś sposób firmowym polskiego konserwatyzmu, prawda? I wobec tego nurtu pojawia się ten drugi nurt, który chce tą nowoczesność widzieć poza, czy nie tylko w perspektywie specyficzności, ale szuka jej sposobu istnienia, czy jej obecności przez obecność Polski przede wszystkim w jakimś takim, powiedziałbym, europejskiej tożsamości, prawda? I mam wrażenie, że ten wymiar dyskursu o nowoczesności i tradycji zdaje się być nowoczesny. To jest moje pytanie, czy mam rację w tej swojej definicji i czy w tej definicji Państwo się odnajdują i jak się macie do tak postawionej kwestii? Więc ja najpierw chciałem powiedzieć, że się nie odnajduję. Dlaczego? To znaczy, ja uważam, że tak postawiona ta problematyka, ona jest anachroniczna i że bardzo trudno jest w gruncie rzeczy sformułować w niej właściwe pytania, przez to w ogóle zacząć właściwą dyskusję. Dlaczego jest anachroniczna? Dlatego, że po pierwsze, jest zasadnicza różnica i tu ja, który nie lubię takich wyraźnych cezur historycznych, bo historyk kultury w odróżnieniu od historyka polityki właściwie ich nie zna i nie respektuje, to mówię tak, prawda, jest zasadnicza różnica od 1989 roku, ponieważ zupełnie inaczej wygląda dyskusja o tradycji i nowoczesności w kraju, który w takiej lub innej formie nie jest samodzielny. Ona jest dyskusją limitowaną, ona jest dyskusją, która jest przenoszona na płaszczyzny, które są kryptonimowane i tak dalej, i tym podobnie. Ten wiersz, który Paweł przeczytał, Julii Hartwig, wyraźnie ma ten wyraźny pogłos. Tak? Z tego punktu widzenia dyskusje 200 lat właściwie z niewielkimi tam by się na brzegach znajdowały tych dyskusji stanowiskami, z niewielką liczbą stanowisk, są w gruncie rzeczy pewnym zespołem poglądów historycznych w tym sensie, że przeszłych, które powinny być badane jako pewien repertuar odniesionych wzajemnie do siebie stanowisk, także w swoich limitach. Prawdziwy konserwatysta Polski połowy XIX wieku nie mógł być prawdziwym konserwatystą polskim, tak jak to się pokazywało dawno na przykładzie Rzewuskiego, ponieważ to tak lub inaczej prowadziło do tego, do kolaboracji albo do uznania zaborczej przewagi. Prawdziwy progresista polski, jak Maurycy Moknacki, ciągle mówimy o wieku XIX, musiał głosić hasło restauracji przez rewolucję, ponieważ chodziło o restaurację Polski niepodległej. A mogła ona być dokonana tylko rewolucyjnymi środkami i tak dalej. Ja uważam, że to jest zamknięte, znaczy, że w gruncie rzeczy, jak już odnieść się do tego, co powiedział Paweł i do tego, co Dariusz, że w gruncie rzeczy ci konserwatyści ostatnich 20 lat nas wpędzili w anachronizm.
restaurując jakby tamtą dyskusję i czyniąc z tej dyskusji główny w ogóle problem. No to jest taki problem, jak się tu przechodzi, prawda, że my ciągle jesteśmy w objęciach targowicy. Ja rozumiem tych ludzi, że co oni sobie tam stoją, tylko naprawdę my nie możemy dyskutować na tej płaszczyźnie o polskiej teraźniejszości i przyszłości, ponieważ nie da się żadnych prawdziwych problemów tutaj postawić. To? Musimy zmienić tą płaszczyznę, znaczy musimy zapytać, a tak, to oto jest ta Polska, lepsza lub gorsza, każdy tu z obecnych inaczej ją ocenia, ale to jest po raz pierwszy od bardzo dawna Polska, która może sama coś ze sobą zrobić. Co nie znaczy, że też, że nie jest limitowana, bo wiadomo, prawda, globalizacja to tamto, wamto, ale w każdym razie znajduje się w polu własnych decyzji. No i teraz zacznijmy dyskutować, to znaczy, co my mamy z tej przeszłości tu, tego, czego rzeczywiście bronić, a co my mamy zmieniać, ponieważ tak czy inaczej ani żaden współczesny konserwatysta nie będzie twierdził, że należy zachować wszystko, co właśnie zastajemy, albo w szczególności to, co identyfikuje się z przeszłością, a żaden też progresista, kimkolwiek by był, nie będzie twierdził, że należy rozstać się ze wszystkim, co z przeszłości tutaj przynosimy. Krótko mówiąc, to jest źle postawiona problematyka i na tej... Proszę, żeby dobrze powiedzieć. Tak. To ja mam tutaj. Pani Karolinie. Ja mam tutaj. Ja bym powiedziała dwie zasadnicze rzeczy, to znaczy, że po pierwsze zgadzam się z tym, że to jest źle postawiona problematyka, to znaczy, że albo specyfika polska, albo ściąganie na dobrą sprawę z Europy, tak? To jest rzeczywiście źle postawione pytanie. Nie, jasne, oczywiście, tylko jakby, ale ten dyskurs należy ocenić, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to jest źle postawiona alternatywa w ogóle, dlatego że taką alternatywę można było stawiać i ta dyskusja była bardzo żywa w początkach lat 90., kiedy ta samodzielność polska dopiero się na nowo rodziła. To jest raz. A dwa, to muszę powiedzieć, że zastanawiam się, czy w ogóle przeciwstawienie tradycji i nowoczesności jest dobrym przeciwstawieniem. W tym sensie, że oczywiście Polska ma tradycję myślenia o nowym porządku, ale ja bym powiedziała, że raczej Polska ma bardzo silne tradycje modernizacyjne, tak bym to nazwała. I to jeszcze sprzed XX wieku, prawda, bo cały schyłek I Rzeczypospolitej na czele z Konstytucją 3 Maja to jest przecież myślenie modernizacyjne, bardzo silne. Później rzeczywiście możemy interpretować wiek XX jako kolejne bardziej i mniej udane projekty modernizacyjne. Ale dlaczego ja bym zmieniła tę nazwę z nowoczesności na modernizację? Dlatego, że w takim bardzo liberalnym duchu podejścia do tego, cóż to jest tradycja i co liberalizm może zrobić z tradycją, które jest mi bardzo bliskie, raczej argumentuje się, tak jak to robi Michael Walzer na przykład, że liberalizm nie jest poza tradycją, tylko liberalizm zajmuje się modernizowaniem tradycji. To znaczy, mamy oczywiście różnego rodzaju tradycje. Mamy tradycje takie jak na przykład powszechna edukacja dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Możemy teraz zastanawiać się, jakie projekty edukacyjne tworzyć, tak? Mamy również tradycję polegającą na pewnych zwyczajach dotyczących tego, jak ludzie łączą się w związki. Tutaj też możemy rozmawiać o liberalizacji, o zmianach, o wyrównywaniu i tak dalej, i tak dalej. Także ja bym raczej mówiła o modernizacji tradycji. I jeszcze raz dlaczego. Również dlatego, że w momencie, kiedy mówimy o modernizacji tradycji, to zaczynamy pytać, jakiej tradycji? To znaczy, na dobrą sprawę, i to jest moim zdaniem to pytanie, którego jest za mało w polskim dyskursie publicznym, a nawet jeżeli się je stawia, to chyba te odpowiedzi gdzieś znikają. To znaczy, to jest tak naprawdę pytanie o to, które tradycje ożywiać, tak? Znaczy, jak wybierać, z których tradycji wybierać. Bo rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, po tych 20 latach, ja bym powiedziała, że w sensie ożywiania tradycji Polską znowu rządzą dwie trumny. A tak wcale nie musi być. I to jest też interesujące, że w takich wypowiedziach już z początku lat 90. znowu, czyli na przykład w takich esejach Rafała Grupińskiego, czy Marii Janion, czy Kazimierza Wójcickiego,
Wiele jakby zwracano uwagę na to, że polska tradycja nie jest tylko tradycją tych dwóch trumien, Piłsudskiego i Dmowskiego. To jest tradycja znacznie szersza. Tutaj Rafał Grupiński miał to bardzo ciekawe powiedzenie o kurzej pamięci. To znaczy, że Polacy w ogóle nie pamiętają swojej historii, nie znają jej, nie są z niej dumni w tym sensie, że nie potrafią z niej czerpać. I on akurat podawał przykłady z aktów prawnych z I Rzeczpospolitej, tych, które były najbardziej, można powiedzieć, najbardziej godne pochwały, tak. Ale można mówić o różnych dziedzinach. Czesław Miłosz na przykład pisał o literaturze polskiej, że to znowu nie jest tak, że my znowu nie znamy literatury polskiej, a zatem do niej nie sięgamy jako do rodzaju tradycji, którą można ożywiać. I pokazywał, że na przykład zapominamy o tym, że polska poezja współczesna, polska poezja XX wieku, to jest coś zupełnie niespotykanego na Zachodzie, to jest coś wyjątkowego absolutnie, z tego można czerpać. Także ja myślę, że zasadniczym pytaniem jest, jak różnicować i jak znajdować kolejne tradycje, odkopywać kolejne tradycje, z których można czerpać. Teraz po co to robić? No ano dlatego, że zgoda nie jest właściwym czy jakby pożądanym stanem społecznym. Im więcej, im bardziej zróżnicowane poglądy, im bardziej zróżnicowane tradycje będziemy w stanie ożywić, tym będzie ciekawiej po prostu i w tym sensie, nie tylko w tym sensie, że społeczeństwo będzie ciekawsze, bo gęstsze, bardziej zróżnicowane, reprezentujące bardziej zróżnicowane poglądy, ale również my sami będziemy ciekawsi, bo będziemy gęstsi, będziemy bardziej zróżnicowani. No tak, ale ja bym powiedział, że oba stanowiska, które Państwo zarysowali tutaj, są takimi stanowiskami, powiedziałbym prostego liberalizmu. No im więcej stanowisk, tym lepiej. No taki pluralizm naturalny. To jest nic, to mi jakby, tak powiem, to dla mnie jest takie oczywiste trochę. To znaczy niewiele mnie to daje, bo jednak musi być jakby ten wybór czymś dyktowany, prawda? Czym my dyktujemy ten wybór tradycji, prawda? I ja rozumiem, że stawiając tak kwestie, jak Państwo stawiają, albo unieważniacie, albo nie zauważacie tego pytania, rozumiem, które polski konserwatyzm, to się posługuje jako przykładem, przepraszam, to jest dramaturgia teatralna. To znaczy, że polski konserwatyzm stawia to pytanie, które jest pytaniem poważniejszym, prawda? To znaczy, okej, jeżeli istnieje coś takiego jak specyficzność polskiego doświadczenia, to ta specyficzność przez coś się określa. Pytamy, gdzie jest polskość? I to jest to pytanie, które rozumiem dla konserwatystów jest centralnym pytaniem. I gdzie szukamy tej polskości? Jak ta polskość ma się odnieść do tego, co mamy za kulturę europejską, czy za kultury europejskie, za różne stanowiska, prawda? I wreszcie rozumiem, że konserwatyzm stawia jeszcze dalej pytanie, czy inaczej to samo pytanie, to znaczy na czym polega ta duchowość, szczególna duchowość polska, prawda? I konserwatyzm stawia to pytanie o potrzebę ochrony, nie tyle ochrony, ile rozwijania, wzbogacania, zakorzenienia. Czyli konserwatyzm mówi coś, co nie jest ani tradycjonalizmem, ani nowoczesnością. Mówi, istnieją pewne elementy regulatywne dla naszej tradycji, dosyć trwałe i wobec nich musimy się jakby, tak powiem, opowiedzieć, z nimi się budować. No, tym elementem trwałości jest między innymi Kościół, prawda? Tym jednym z elementów trwałości, rozumiem, z perspektywy konserwatywnej jest, no właśnie, szczególnie w Europie znaczenie pojęcia naród w ogóle, prawda, jakby ta kategoria narodu. Ważne właśnie są te elementy, powiedziałbym, tradycji, która właśnie to, co się wyraża, tak powiem, nie będę analizował tego symbolu i tego doświadczenia powstania warszawskim. Więc to nie jest tak zupełnie, że szukamy, czego chcemy, tylko konserwatyści mówią jakby, tak, jesteśmy i za nowoczesnością, i za tradycją, ale ta tradycja jest jakoś uregulowana i siła w związku z tym perswazji konserwatystów wobec liberalizmu z natury rzeczy musi być większa, bo konserwatyści zdają się dobrze wiedzieć, czego szukają. Mam rację, choć nie występuję tutaj oczywiście jako świadek, a nie jako interpretator. Tylko ad vocem, krótkie zdania, dlatego że to jest bardzo jednostronna interpretacja. Oczywiście. Najprościej rzecz biorąc, nie wiadomo dlaczego konserwatyści współcześni każą nam się identyfikować z etniczną, zasadniczą koncepcją narodu, a nie z polityczną.
To dlaczego każą nam się identyfikować z tradycją ofiarnictwa, a nie z tradycją budownictwa, żeby się już prostymi przeciwstawieniami posługiwać. Znaczy, przepraszam bardzo, ja też jestem tradycjonalistą, tylko moja konstrukcja tradycji jest inna od tej, którą oni mi oferują, prawda? No więc właśnie ja chciałam dokładnie to samo powiedzieć, jeśli tylko mogę jedno zdanie, że liberalizm tego bynajmniej, to nie jest aż tak uproszczony liberalizm, to jest bardziej kwestia różnicowania, to znaczy nie tylko to symboliczno-romantyczne podejście i nie tylko Polak i katolik, tak, ale również szukanie innych tradycji, ale to również tradycji polskich, no. Dlatego stąd te eseje o liberalnych sarmatach, no. Konserwatyście się wypowiedzieć w kwestii. Cypieria, to teraz... Długo i stanowczo, proszę mówić. Te wątki, które tutaj zostały poruszone, moim zdaniem doskonale udowadniają to, co mówiłem w takim sensie, że jeszcze raz powtórzę, dyskusja o nowoczesności jest tradycyjnym toposem polskiej inteligencji w takim sensie, nie w takim sensie, że się dyskutuje to w taki sam sposób, w jaki dyskutowało się w połowie XIX wieku czy w roku 1790 na przykład, tylko że problem jest cały czas taki sam, a że sposoby argumentacji, ideologii politycznej, postawy, które wchodzą w zakres tego sporu, się zmieniają, to jest oczywistość, oczywista dla każdego, kto się zajmuje historią i ma na ten temat wiedzę, ale jak mówię, problem jest cały czas ten sam, ponieważ każde pokolenie Polaków od 200 kilkudziesięciu lat odkrywa, że ich kraj jest zacofany w stosunku do tego, co jest centrum cywilizacji zachodniej i musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, czy to jest dobrze i jeżeli to jest źle, to jak zrobić, żeby to zniwelować. I teraz z tego powodu to uruchamia wszystkie możliwe postawy, które są liberalne, konserwatywne, lewicowe, jakiekolwiek inne. Jak powiedziałem, w każdym pokoleniu każdy Polak się musi skonfrontować z tą sytuacją, ponieważ polski inteligent na ogół jest też polskim patriotą, bo może być patriotą liberalnym, konserwatywnym znowu i tak dalej i widzi, że Polska w każdym pokoleniu jest poniżej swoich możliwości i dlatego trafia go szlak. Trafia go szlak, dlatego że Polska jest poniżej swoich możliwości. To jest jedna z podstawowych jakby takich dyspozycji Polaka zajmującego się sprawami politycznymi, to znaczy wściekłość i słuszny gniew na to, że ten kraj mógłby być bogaty, a jest biedny, mógłby mieć silne państwa, a ma słabe, mógłby mieć i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ten kongres też się z tego rodzi. Jest dokładnie odpowiedzią na tego rodzaju mentalną dyskusję. Ponieważ ta dyskusja toczy się od pokoleń, to wykształciła swoje kody, które kulturowe, które wymagają sięgania do jakby zasobu kulturowego polskich debat inteligenckich. I czasami pewne wątki tych debat przeżywają punkty odniesienia historyczne. Na przykład tak jest nie tylko z Targowicą, bo oczywiście jest to kompletnie chybione, ale na przykład także z dwoma trumnami. Dlatego, że mówienie o tym, że Polską rządzą dwie trumny już wtedy, kiedy Giedroyć to powiedział, było anachronizmem. A dzisiaj przywoływanie tego argumentu jest przywoływaniem argumentu z rozpędu inteligenckiej debaty. Rzeczywistość jest inna, a Polską wcale nie rządzą żadne dwie trumny. I to jest o wiele bardziej... Wiadomo, co Polską rządzi. To jest tak. Ale na pewno nie dwie trumny. Na pewno nie dwie trumny w sensie Piłsudskiego i Dmowskiego. Zdecydowanie w tym sensie, w jakim można być krytycznym wobec Jarosława Kaczyńskiego, PiSu, polskiej prawicy i tak dalej, ale to nie jest na miłość boską endecja. Znaczy jak ktoś to opisuje poprzez stereotypy, polskie inteligenckie stereotypy jako endecję, to w ogóle jakby nie zna albo dawnej endecji, albo popełnia zasadnicze błędy, przekładając tamtą kalkę do współczesnej rzeczywistości, która, jak mówię, powinna podlegać surowej ocenie i Dwie trumny były. A teraz jeszcze mówię, bo to ma też swoje konsekwencje, teraz daję przykład tego, że pewien sposób argumentacji na przykład w polskim życiu publicznym, inteligenckim posługuje się takim porównaniem prawicy do endecji. Polska prawica ma strasznie dużo grzechów na sumieniu, ale to, że jest endecka dzisiaj, to w ogóle to jest zawracanie głowy. Dochodzę do konserwatyzmu. Tutaj Paweł sprowokował ten wątek i teraz Państwo mi wybaczą, ale będę mówił w imieniu mojego pokolenia, bo jak rozumiem Paweł, mówiąc o polskich konserwatystach, mówił o tych, którzy konserwatystami nazywali się, jak byli 30-latkami tak zwanymi, jak wtedy byliśmy w Republice, a dzisiaj mają już pod 50. Niektórych nawet na świecie nie ma, tak jak właśnie Tomka nie ma na świecie, a on też był jedną z tych osób, która już w latach 90. zaczęła o tym pisać.
ten konserwatyzm był specjalny, dlatego że on nie wyrastał ani z żadnej ciągłości, nie wiem, arystokracji galicyjskiej, ani instytucjonalnej, bo to wszystko zostało pozrywane w czasie II wojny światowej, nie tylko przez komunizm, ale i przez Niemców, II wojnę i tak dalej. Wobec tego to pokolenie do konserwatyzmu jako filozofii politycznej zwróciło się, nie czytając Teki Stańczyka czy innych produkcji polskiego konserwatyzmu, tylko czytając Okrzota, Eliota, Scrutona, anglosaski konserwatyzm tak naprawdę był punktem, z którego się czerpało wiedzę o tym, jak powinna wyglądać filozofia polityczna zachodnich społeczeństw. Wobec tego ja w pewnym sensie nie czuję się w ogóle odpowiedzialny, czy jakby obciążony tym balastem tradycji polskiej, konserwatywnej w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, ponieważ to była tradycja rekonstruowana intelektualnie. I teraz muszę powiedzieć, że mnie zaskakuje to, co Paweł mówisz, bo jak się zna prawicowo-konserwatywne środowisko, a ja je znam dobrze, to tyle biadolenia i utyskiwania na własną niemoc, klęski, które zostały poniesione w ostatnich 20 latach i to, że się zasadniczo nie udało, no to nie jest topos, to jest nawet, to jest po prostu już coś, to jest taki przymus mówienia o tym, to jest pewien sposób mówienia po prawej stronie o tym właśnie, że prawica poniosła porażki. Z tego, co ty mówisz, wynika, że jeżeli się patrzy na to z zewnątrz, to formacja odniosła jakiś sukces. Bo jakby jest punktem odniesienia, powinna stać się punktem odniesienia. Ja już pomijam, czy to jest prawda, czy nie. Do pewnego stopnia wydaje mi się, że to nie jest prawda, ale nawet jeżeli tak się wydaje, to mnie cieszy. Ale wracając do tej formacji i do tego, co leżało u podstaw pewnej formuły, którą ty nazwałeś, że została zaproponowana, sprowokowana, do pewnego stopnia odniosła sukces. Ona wynikała z pewnej diagnozy tego, jak wyglądały lata 90. Lata 90., kiedy modernizację w takim sposobie krytyki konserwatywnej chciano przeprowadzić poprzez tego, co... Spokojnie. Paweł sprowokował. Paweł sprowokował. Nie jesteśmy na seminarium. Dobrze, wycofuję się. Nie, to ja się poddaję. Ja się poddaję, nie będę z profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. I powiedz swoje, znaczy, jeżeli ja mogę tutaj być za kierownika, to jest. Tak. Problem został zdefiniowany w taki sposób, że w Polsce modernizacja na początku lat 90. w ocenie tych środowisk chciano przeprowadzić w taki sposób, że tradycja została odczytana jako balast. Teraz tradycja w sensie szerokim tego słowa i raczej publicystycznie rozumianym, bo można zrobić bardzo dużo zastrzeżeń, że są różnego rodzaju tradycje, wątki. Jako balast w przeprowadzeniu modernizacji skutecznej tego kraju. Z drugiej strony na tradycyjnej prawicy było takie podejście, że jeżeli nowoczesność temu zagraża, to wobec tego trzeba się tego uczepić i zająć pozycję tradycjonalistyczną, przeciwstawiając się modernizacji. Czyli sposób poszukiwania odpowiedzi na wyzwanie modernizacyjne był taki, że należy połączyć dbałość o tradycję razem ze zdolnością uczynienia jej do bycia nowoczesną. Ja bym tutaj przywołał takie zdanie z Gadamera, z Prawdy i Metody, gdzie on mówił o tradycji, że żeby ona była żywa, to ktoś ją musi potwierdzić, uchwycić, uczynić swoją i kultywować. Że w tym sensie, że jeżeli ludzie nie rozpoznają się w tradycji, jeżeli nie są w stanie rozpoznać się, jak to on pisał, w jej przekazie, jeżeli będziemy im opowiadali przeszłość i tradycję w taki sposób, że będzie to dla nich rzecz, bo urzeczowiona tradycja zawsze staje się czymś, co osuwa się w stronę tradycjonalizmu. To jest coś, co jest zamknięte w muzeum, coś, co dookoła czego się chodzi w muzealnych kapciach. Więc taka tradycja jest skazana na zagładę, natomiast tradycja, w której rozpoznają się żyjący i zrozumieją, że opowieść o przeszłości jest opowieścią o nich, może na powrót stać się tradycją żywą. No i to jest wyzwanie, przed którym stoją wszyscy ci, którzy zawsze chcą, żeby tradycja miała żeby przeszłość miała przyszłość, jeżeli to tak można powiedzieć. Tylko te spory z lat 90., one jakoś niepostrzeżenie odeszły w przeszłość na początku lat 2000, mi się wydaje. Czy żyjemy w innej rzeczywistości, bo nie ma ani już takich modernizatorów, którzy byliby skłonni wyrywać z korzeniami wszystko to, co uważają za
tradycyjny balast, ani nie ma takich tradycjonalistów, którzy mogliby im rzucić wyzwanie. To gra się toczy w zupełnie inny sposób. To jest do tego stopnia ogólne, że trudno jest z tym w ogóle dyskutować. Tak, no modernizatorzy lat 90. Z profesorem Balcerowiczem na czele dokonali tego, czego dokonali. Tak? To znaczy oni, żeby tak powiedzieć, jak ja wtedy używałem, zdaje się, byłem jednym z nielicznych terminu, że to jest restauracja, to oni byli tradycjonalistami, bo oni chcieli odtworzyć czy przywrócić zablokowane przez parę dekad struktury, tak? Dokonać na przykład reprywatyzacji możliwie daleko posuniętej. Więc oni byli w pewnym sensie tradycjonalistami, ci abstrakcyjni modernizatorzy na pierwszy rzut oka. Koszta były takie, jak wiemy, w mieście, w którym zdawałem maturę, w ciągu 3 lat upadły wszystkie fabryki. Dostało na fabrykach tekstylnych i odzieżowych. Nazywa się Żary, tam Tybiński uzyskał najwyższy stopień głosu. Co było całkowicie zrozumiałe, bo runął cały przemysł. No i nagle pojawiły się w mieście 30-tysięcznym, nie wiem, 7 tysięcy bezrobotnych. No, można sobie to łatwo wyobrazić. No to znaczy, bo dyskusja ma sens wtedy, jak się, to znaczy tak, prawda? Kto tu był tradycjonalistą, a kto był... Dlaczego ci, którzy potem obudzili się jako tradycjonaliści, nie mówili, że należy utrzymać te struktury, iść wolno i nie dać ludzi wyrzucać na bruk? Wtedy ich nie było słychać. To była realna dyskusja, tak? O ludzkich losach i o wszystkim innym. A więc staram się ją sprowokować teraz w tym miejscu, dlatego że... No, ogólne sformułowania o relacji tradycji nowoczesności pociągają mnie mało. Każdy się pod nimi może podpisać, ale one się nie odnoszą do tego, co dzieje się wokół nas. To ja bym najpierw chciała się odnieść jeszcze do tego, co powiedziałeś, Pawle, o prostym liberalizmie, a potem jeszcze na chwilę do dwóch trumien. Jeżeli chodzi o ten prosty liberalizm, ja bym jednak się kłóciła z tym, dlatego że w Polsce to myślenie polegające na różnicowaniu tradycji, różnicowaniu i w ogóle budowaniu sporu zamiast przeciwstawiania jednego drugiemu, tak, jednej Polski drugiej Polsce, jest w ogóle tak mało rozpowszechnione, że one tak naprawdę wymaga bardzo dużej odwagi. W tym sensie to nie jest prosty liberalizm, tylko to jest liberalizm odwagi i różnicowania. To jest raz. Jeżeli chodzi o te dwie trumny, one się pojawiły w mojej wypowiedzi jednak jako symbol odróżnicowania polskiej debaty publicznej. Jakby nie mam wątpliwości, że te dwie trumny dla ludzi kończących dzisiaj na przykład szkołę gimnazjalną mogą w ogóle nie mieć żadnego znaczenia i za chwilę do tego wrócę. Ale powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że oprócz tego, że w Polsce są silne tradycje modernizacyjne, to jest też, są też silne tradycje odróżnicowujące. To znaczy właściwie o każdym powstaniu można powiedzieć, czy o konsekwencji każdego powstania w Polsce można powiedzieć, że działanie odróżnicowujące coraz bardziej, aż w końcu następuje to odróżnicowanie do polskości jako do ofiarności Kościoła i pojęcia narodu, które wydają nam się dzisiaj tak bardzo wszechogarniające, że aż trudno tych pozostałych tradycji szukać, ale przecież one są. Także mnie się wydaje, że w ogóle dzisiaj pojęcie i też ten język konserwatyzmu, który właściwie się... który znowu odróżnicowuje się do tych kategorii, to jest język, który nie bierze pod uwagę tego, jak bardzo zmieniła się sytuacja geopolityczna w Polsce, Polski, a zatem nie bierze wpływu kulturowego, jaki ma na Polskę w tej chwili otwarcie na Unię Europejską. To znaczy, wydaje mi się, że Europa wymaga ponowne różnicowanie. Natomiast jeszcze wracając do tego młodego pokolenia. Myśmy mieli teraz dosłownie w tym tygodniu pierwszą odsłonę tematu tygodnia w kulturze liberalnej na temat młodego pokolenia. Ośrodek Pracownia Badań Społecznych Stocznia wykonała takie badania dotyczące światopoglądu młodych Polaków i ich wyobrażeń o Polsce za 20 lat.
I co się okazało? Właściwie z tych badań, czy te wypowiedzi w tych badaniach były dramatycznie uproszczone, czy może powiedziałabym raczej, że ci ludzie, którzy się wypowiadali dla tych badań, posługiwali się dramatycznymi komunałami. No więc to tym bardziej jest jakby, to jest dramatyczne pytanie, jak je ożywiać tradycje i w jaki sposób je ożywiać, żeby w ten sposób nie wyglądała polska edukacja, bo w tej chwili to zdaje się tak wygląda, to znaczy w tej chwili wygląda to w ten sposób, że ci młodzi ludzie, którzy wypowiadali się, no oni mieli między 18 a 24 lata, którzy wypowiadali się dla stoczni, używali właściwie kalek z tego dyskursu publicznego, którym się dzisiaj posługujemy i nie było w ich wypowiedziach żadnego zróżnicowania. Tak? Mhm. To jest dramatyczny problem. Okej, znaczy ja jeszcze w takim razie, żeby tak jakby, bo jakby nie daje się Państwa trochę sprowokować, mi się wydaje. To znaczy, ostatnio miałem takie dosyć duże przeżycie w Gdańsku, słuchając profesora Andrzeja Nowaka, który chyba uchodzi za konserwatystę i który zredukował polską tradycję do problemu cierpienia, prawda, że znakiem firmowym jest cierpiętnictwo polskie i właściwie od czasu zjazdu w tysięcznym roku, przepraszam, ale zaraz, no właśnie o to mi chodzi, w tysięcznym roku, kiedy przyjechali monarchowie z różnych krajów, żeby czcić cierpienia narodowe w Polsce, tak do roku dzisiejszego my czcimy cierpienia. Mamy książkę Ryszarda Legutki, który jest jakby takim autorytetem tej polskiego konserwatyzmu, który mówi o męczeństwie polskiego ducha na skutek komunizmu i wszystkiego, co jest przede wszystkim postkomunizmem, a postkomunizmem jest, mam wrażenie, wszystko, co nie jest konserwatyzmem. To w związku z tym, no jednak ta dyskusja o tradycji nowoczesności, przenieśmy ją na stanowiska pewne, to znaczy nie mówmy tylko o tym, że zawsze polscy inteligenci byli za modernizacją, ale jednak w tym ostatnim dwudziestoleciu te stanowiska konserwatystów, chcę powiedzieć, zostały dosyć mocno wyrażone. Natomiast miałbym pretensje do lewicy, czy do środowisk intelektualnych lewicy, nie do Andrzeja Mentzfela, że one w ogóle nie dokonały pracy nad tradycją. One mówią o tym, że trzeba pracować nad tradycją, ale ja nie znam żadnego widocznego dowodu na to, że ta tradycja jest rzeczywiście przez te środowiska reinterpretowana. Więc są pewne fakty, są pewne wypowiedzi intelektualistów i teraz chciałbym, żeby ten problem tradycji nowoczesności był skonkretyzowany przez te właśnie wypowiedzi. Ale bo tutaj jest problem, który wcześniej się pojawił, mi się wydaje, w naszej rozmowie, to znaczy pomimo pluralizmu tradycji i pomimo tego, że w demokratycznym społeczeństwie wszystkie tradycje mogą współistnieć obok siebie, jeżeli tylko nie głoszą otwarcie haseł, nie wiem, agresji, rasizmu, jakichkolwiek innych form opresjonowania, czy to grup, czy jednostek, to wszystkie mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej, to jednak to jest tak, że duże społeczności czy wspólnoty polityczne decydują o tym, że pewne tradycje jakby są bardziej honorowane i znajdują inne miejsce, na przykład w procesie nauczania, czy to historii, czy nauczania obywatelskiego, niż inne. To znaczy, że wszyscy mogą obok siebie współżyć, natomiast święta państwowe, osoby, które pojawiają się na monetach, albo są omawiane na lekcjach w szkole, nie reprezentują na równi wszystkich tych nurtów. Mówię oczywistość, ale dlatego, że w pewnym sensie problem może wynikać stąd, że to musi być kwestia świadomego wyboru dokonywanego także w sferze polityki demokratycznej i z tym zawsze był trochę kłopot, dlatego że albo chciano dokonywać tych wyborów, mówiąc, że to nie są wybory, tylko zdrowy rozsądek, to się samo robi i za tym wszystkim są wszyscy mądrzy ludzie, a kto się z tym nie zgadza, jest niemądry, jakby nie potrafi zaakceptować tego, co należy. Albo jeżeli ktoś podejmuje świadomą decyzję takiego wyboru, jest oskarżany o to, że upolitycznia kulturę, że politycznie narzuca tradycję, co się wiąże oczywiście do pewnego stopnia z idiosynkrazją, która wywodzi się z poprzedniego systemu, gdzie takie rzeczy były robione mechanicznie, a nie demokratycznie, odgórnie i metodami niedemokratycznymi. To się w Polsce, takie procesy i tak mimo wszystko się dokonują. Zauważcie Państwo na przykład, jaka jest symbolika przestrzeni publicznej i takich najważniejszych
miejsc, które odwołują się do pamięci historycznej ostatnich kilku pokoleń. Przed Sejmem stoi pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycja Armii Krajowej, Powstania Warszawskiego i Solidarności pierwszej stała się do pewnego stopnia, wbrew temu, co było w latach 90., ona stała się państwową tradycją na przykład. To jest jasny wybór. I teraz on nas kieruje w tę stronę, że on już się dokonał i teraz może podlegać interpretacjom. Ale ludzie, którzy by chcieli powiedzieć, że zamiast tego proponują coś innego, stoją już w zupełnie innej pozycji. To się jak mówię, w 90. latach sytuacja była inna. To się dokonało, dlatego powiedziałem o zmianie, która zaszła niepostrzeżenie w pewnym sensie dla stron debaty publicznej w latach 2000. Teraz już jest trwała i ilość energii, która musiałaby być włożona w to, żeby to zmienić, jest gigantyczna. Jak mówię, łatwiejsza już jest tylko walka interpretacji tego faktu. Co to znaczy, że Armia Krajowa, co to znaczy, że Powstanie Warszawskie, co to znaczy, że Solidarność? Można? Nie, ja pewnie jestem, mam nadzieję, że nie jestem jedynym tu obecnym, do wszystkich Państwa się zwracam, który ogląda z masochistycznym upodobaniem serial pod tytułem Wojna i Miłość. Państwo nie oglądają, nawet Dariusz nie. No, to o wojnie z bolszewikami powinieneś koniecznie oglądać. Ale bo odkąd Hoffman zrobił Ogniem i Mieczem, to już nie mam siły oglądać. Nie, ale Wojnę i Miłość absolutnie proszę oglądać zawsze w środę po 20. Prawda? Otóż to jest bardzo ciekawy serial. Dlaczego on jest bardzo ciekawy? Dlatego, że on dowodzi niechcący, zapewne w niezgodzie z intencjami autorów, że bolszewicy mieli rację, twierdząc, że najeżdżają pańską Polskę. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy bohaterowie pierwszego planu pochodzą z dworków szlacheckich oczywiście. Nie wiadomo, co w tej wojnie robił mój ojciec, który był prostym poznańskim rzemieślnikiem. Po co to mówię? Po to mianowicie, że zostało dokonane w ciągu ostatnich dekad gruntowne fałszerstwo. Gigantyczna manipulacja. Cała historia Polski została sfałszowana. W tej historii Polski nie ma w ogóle klas i grup społecznych. One nie znajdują się i nigdy się nie znajdowały w żadnych relacjach wobec siebie. Nikt nikogo tutaj nigdy nie wyzyskiwał, zawsze był jeden zjednoczony wokół krzyża Polak, katolik, niezależnie od swojego rodowodu, położenia społecznego i czy i tak samo byli ci, którzy byli biczowani, jak i ci, co biczowali. Oni stanowili jedność narodową zawsze. No. Ja nie mówię, że to jest prawda, jestem jak najdalej. Ja mówię tylko o tym, że ale ta prawda została wtłoczona już we wszystko. W programy szkolne. To gigantyczne kłamstwo. No. W tym gigantycznym kłamstwie kompletnie zlikwidowano. Czy można sobie wyobrazić jakąkolwiek nowoczesną historię jakiegokolwiek przyzwoitego kraju, proszę wziąć Danię, Szwecję, nawet Stany Zjednoczone, w której nie mówi się o relacjach klasowych i społecznych w kształtowaniu się nowoczesnych narodów. Tu się nic nie mówi, to jest kompletnej anihilacji. To jest wielki triumf prawicy. Dlaczego prawicy? Bo prawica ma taką jedność narodową. No i to jest naród niezróżnicowany. Ja bym, to, czy nie, to, muszę na to odpowiedzieć, to, bo robi ale, się ale, ze mnie nie kogoś, kto... Ale nie będziesz mi przerywał. Nie jesteśmy tu, prawda, wiadomo gdzie. A to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć dopiero. Druga, konsekwencją tej gigantycznego zakłamania jest też to, że współczesne społeczeństwo jest niezróżnicowane, ponieważ ono społecznie nie wiadomo kim jest. A jaką mamy sytuację? Najprościej i grubo mówiąc, sytuację mamy taką, że to jest naród, który teraz ukształtował się z warstw plebejskich, nie szlachecko-ziemiańsko-sarmackich. A wtłacza mu się w głowy, jak na filmie Wojna i Miłość, wtłacza mu się w głowy całą, mówiąc starym językiem, całą sfałszowaną nadbudowę, która odnosi się do tamtej genealogii.
to długo już nie potrwa, bo to jest niemożliwe, chyba że naród ma wybiera się zginąć, żeby miał tak nieadekwatną samowiedzę. I kończę. Wiecie, jak było za naszych lat, prawda, 60., 70.? Był taki jeden pisarz o wojnie 1920 roku, który był zakazany i który ledwo sobie tam żył gdzieś w Pruszkowie. Potem umarł w zapomnieniu. Stanisław Rembek, świetny batalista, prozaik. Otóż ta wojna i miłość ma dokładnie tak samo mało wspólnego ze sposobem widzenia tamtych czasów przez Stanisława Rembeka, właściwie zakazanego w tamtych latach. No? I to jest ten wspaniały punkt, na którym mamy dyskutować o tym, jaki jest nasz naród i nasza przyszłość. Ja bym chciała tylko powiedzieć coś może, co będzie pewnego rodzaju szerszą uwagą, to znaczy, czy może zadać pytanie, to znaczy, czy to nie jest tak, że jeżeli będziemy tylko mówili, że to język konserwatyzmu doprowadził do takiej sytuacji. No właśnie, bo równie dobrze można powiedzieć, że 20 ostatnich lat zdominowała Gazeta Wyborcza i wtedy, prawda? Także mi się wydaje, że to jest jakiś szerszy kulturowy problem. Jeżeli już jesteśmy przy filmach, to znakomicie, możemy podawać bardzo ciekawe przykłady. Filmy sprzed 89 roku dotyczące przeszłości, na przykład Nadzór z 1983 roku, jeżeli się nie mylę, film, może Państwo widzieli, to jest film o kobiecie, która za malwersacje finansowe dostaje dożywocie, spędza ostatecznie w perlowskim więzieniu chyba 12 lat, zostaje wypuszczona warunkowo. To jest film pokazujący w bardzo empatyczny i bardzo zróżnicowany, właśnie ciekawy sposób współpracę z systemem, współpracę dlatego, że ktoś ma chore dziecko i tak dalej, i tak dalej. Pełen zrozumienia w gruncie rzeczy, chociaż też niekompletnie bezocenny. Potem film z początku lat 90., jeżeli się nie mylę, 91 albo 92 rok, Kazimierza Kuca pod tytułem Zawrócony, o człowieku, który najchętniej byłby oportunistą, ale tak się akurat złożyło, że został opozycjonistą przez to, co się z nim stało podczas strajków już w stanie wojennym. Też film bardzo interesujący, bo wychodzący od zupełnie zwykłego człowieka i oglądający go powiedziałabym, we wszystkich odcieniach, tak? Znaczy bez łatwych ocen. No i film chyba z ostatniego roku, tak, z 2010 roku, czyli ten hit Janek Wiśniewski padł, który jest właściwie takim, to jest film na dobrą sprawę odróżnicowujący całkowicie historię do ofiary, na dobrą sprawę odwołujący się znowu do takiej klasycznej polskiej martyrologii. Także właściwie pytanie zostaje takie, czy to nie jest jakiś szerszy problem z polską kulturą? Być może to jest taki moment historyczny po tych 20 latach, kiedy mamy taką tendencję do odróżnicowywania, podczas gdy teoretycznie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę naszą sytuację kulturalną i polityczną, powinno być zupełnie odwrotnie. Ja bym teraz Darkowi udzielę głosu. Ja bym dorzucił też, że powstał rewers, więc... Och, to film zupełnie skłamany. To jest film bawiący się, ale to ważny przykład, bo to jest film bawiący się historią, który miał ją odróżnicowywać i niuansować, a de facto ją całkowicie skłamał, także to jest pewnie ciekawy przykład. Dobrze, to ja nawiązując do tego, co powiedział Andrzej, ja się w ogóle nie utożsamiam. Wcześniej pojawiła się etniczna definicja narodu. Kompletnie się z tym nie utożsamiam. Znaczy taki akurat... Nie. Chodzi mi o to, że tutaj jest jakiś, że być może jest jakiś quid pro quo, które polega na tym, że na drugą stronę nie widzi się drugiej strony, tylko ekstrapoluje się, czy rzutuje się własne wyobrażenia o tym, jaka ona jest, bo jednym z elementów takiego sposobu myślenia, to akurat właśnie Tomek Marta pisywała o republikanizmie, żeby było takie budowanie tradycji wspólnoty politycznej, która jest polityczna, a nie etniczna, rasowa, czy jakakolwiek inna, to tytułem wyjaśnienia. Jeszcze a propos
martyrologii, ty przywoływałeś Legutkę i Nowaka, że oni są doskonale sprzeczni ze sobą, bo jeżeli Nowak pisze, że od tysiące lat Polacy są jacyś, ale to tak na marginesie, są jacyś, a Legutko napisał całą książkę o tym, że cała historia polskiej ciągłości została zerwana przez komunizm i to już nie są Polacy ci, co żyją, bo to jest takie dziwne coś, co się zmutowało po komunizmie, no to jeden drugiemu zaprzecza, albo jeden ma rację, albo drugi, ale na marginesie już, ja się Andrzeju całkowicie z tą zgadzam, to znaczy pozbawienie polskiej historii klasowego wymiaru jest społecznego, jest i stąd było solidarne społeczeństwo, to znaczy taki na prawicy lewicowy kolorek, jakiś czerwony gdzieś się przewijający ta nitka, dlatego że walka dzisiaj od mniej więcej 6-7 lat toczy się pomiędzy dwoma solidarnościowymi partiami. I stąd ten konflikt jest tak zażarty, dlatego że obu się wydaje, że obie mogą więcej. Obie mogą także więcej, dlatego że jakby mają takie obie poczucie, że mają silną legitymizację w ramach polskiej tradycji, bo jak to się mówiło, postkomuniści mogą mniej, dlatego że ich traktowano, co też nie było prawdą do pewnego stopnia, ale że byli czymś zewnętrznym. Te dwie partie mogą więcej, dlatego mogą nam zafundować mentalną wojnę domową, bo obie się czują u siebie. Obie się czują u siebie, obie wyrastają z silnych tradycji. I na koniec bym powiedział, parafrazując słowa Kuronia, jak najlepszym sposobem na to, jeśli ktoś uważa, że ta polityka historyczna, czyli ten świadomy wybór tradycji, bo za tym pojęciem to stało, to był świadomy wybór tradycji wspierany metodami politycznymi, uważa, że była błędna, powinien proponować swoją ją demokratycznie przeprowadzić, tak jak Kuroń mówił, żeby nie palić komitetów, tylko zakładać swoje w demokracji. Wtedy to było roztropne, a w demokracji to jest nawet wręcz obowiązek. Więc w tym sensie istnieje coś takiego jednak jak demokratyczny, w cudzysłowie, wolny rynek idei, na którym wyborca do pewnego stopnia przypomina tego, kto wybiera. Nie chcę powiedzieć, że konsumuje, bo to jest straszne słowo w sferze kultury i jakby nie odważyłbym się go użyć, ale wybiera i oczywiście też tych, których wybiera, może odesłać na półkę rezerwowych. To, o czym ty mówisz, ma ukrytą pewną kwestię, to znaczy dlaczego w Polsce lewica przegrywa w tej konkurencji. Ja uważam, że to wcale nie jest... Jeżeli by tak było, to jest bardzo źle, dlatego że tego nie zastąpi, nie wiem, krytyka polityczna, która robi z Brzozowskiego swojego patrona, bo to jest za mało, to by musiało być coś więcej. Ja uważam, że polska tradycja zubożona o ten komponent będzie gorsza, także w konkurencji z Zachodem i z każdym innym demokratyczno-liberalnym społeczeństwem. I to jest problem, dlaczego ona, ja uważam, że przegrywa, a ty mówisz, że przegrała. Jedno zdanie, bo już tak, musimy kończyć. To jest takie proste. Znowuż takim podręcznikiem nowoczesnej historii Polski, który tam w tych latach, co ja studiowałem, był rarytasem, bo miałby wtedy jedno wydanie zaraz po wojnie, a potem emigracyjne, ale mówiło się, że do egzaminu to najlepiej jest z Wereszyckiego. Prawda? To jest bardzo to jest porządny, można powiedzieć, socjalistyczny podręcznik, bo tam naprawdę jest należycie o siłach społecznych, o wszystkim innym. No, proszę to zestawić z obecnymi podręcznikami, niczego. To ujęcie zanikło, w tym sensie wszystko zostało przegrane, a Wereszycki był raczej spadkobiercą PPS-u niż Bolesława Limanowskiego w swoim sposobie widzenia, niż jakiejkolwiek doktryny stalinowskiej. Ten w uchu mi mówią, że mija godzina, więc ja tylko tak bym powiedział, że bardzo dobrze, że wszyscy się ze sobą zgadzają, chociaż rozumiem, że w podtekście jest w gruncie rzeczy taka dziwna zamiana ról. Mianowicie konserwatyści, którzy powinni uchodzić za ludzi spokoju i umiarkowania, de facto przez ostatnie 20 lat byli radykałami, którzy zmieniali i przeorywali naszą świadomość i byli radykalni w ocenie tego, co się dokonało, to zmienili, tak powiem, swój temperament. Natomiast lewica polska, która powinna wzywać do zmiany i być
wedle swojej tradycji w nastroju aktywistycznym okazała się albo pasywna, albo zrezygnowana. Więc to jest taka ciekawa sytuacja. Nie, 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 ja myślę o scenie, ja nie myślę o osobach, tylko o scenie. Liberałowie dopiero się rodzą, bez przerwy się rodzą i bez przerwy szukają sposobu dojrzałości. Więc mnie się wydaje, że jest ciekawe, że my się zgadzamy, ale jednocześnie mam takie poczucie, że to wejście w tą problematykę tradycji i nowoczesności, żeby nie było abstrakcyjnym rozważaniem, że i trzeba trochę tego, bo taka zupa robi się ogórkowo-jarzynowa, no to trzeba by wziąć odpowiedzialność za tradycję, do której się przyznajemy, prawda? I powiedzieć o swoich klęskach i słabościach w myśleniu, w relacji między tradycją i nowoczesnością. Ja w każdym razie... Ja, czy problem mamy tylko jeden, mianowicie ja już udzielam głosu, tylko na razie pan ma ten głos. Dobra, daj panu mikrofon. Pani Karolino, pani powiedziała, że jak podejść, żeby z tej tradycji wygrzebać różne strony, żeby one w naszym życiu się zaistniały. To tak pani powiedziała? To wie pani, żeby coś wygrzebać i zacząć grzebać, to trzeba się narazić. Trzeba się okropnie narazić w polskiej rzeczywistości. I teraz jest pytanie, czy polski inteligent jest zdolny do narażenia się, czy nie? Jaka jest jego konstrukcja psychiczna? I leżymy w tym momencie. I teraz jest następny problem. Miłosz mówił, z Krakowa wracamy, prawda? Z panem profesorem spotkaliśmy się w Krakowie. Miłosz mówi, w listach do Jeleńskiego mówi, ogrom spraw jest taki, powiada, jak przyglądam się tej Polsce, że w głowach tam wszystko jest przewrócone. Ja tego nie daję rady już uporządkować, choć mówię na ten temat. Może byś się wziął do Jeleńskiego, zwraca się, i zrobił pewną systematykę ważności spraw. Co my mamy w tych głowach poprzewracane? I teraz jest następne pytanie. Następne pytanie. Kto zrobi tą systematykę? Kto zrobi tą systematykę? To jest nieodrobiona lekcja, o której pani wspomniała poprzednio, w tym dwudziestoleciu. I teraz następna rzecz do tej tradycji. Do tej tradycji. Otóż sprzed dwóch dni fakt jest, prawda? Przed dwóch dni jest fakt. Wystąpienie profesora Chwina na festiwalu tym, pokazanie skomplikowania obrazu w powstaniu warszawskim jednostki człowieka z różnych stron możliwości, młodości, życia, układu rodzinnego, powiązań, nacisku politycznego, przecież tam wszystko się działo. I ten kicz patriotyczny, możemy to wszystko zmieść. Jeżeli pan jest w Powstaniu, to pan teraz tak, co my wiemy o przejściu Montera do Śródmieścia? Ale to jest szczegółowy podłóg, prawda? Ale dobrze, jeżeli my tego rodzaju, bym powiedział, narracji nie stworzymy, to my dalej będziemy, bym powiedział, w takich rozmowach błądzić. I ostatnia sprawa. Jeżeli patrząc to, co powiedział pan profesor Menzel odnośnie, bym powiedział, tej modernizacyjnej strony i wydobycia się, prawda, po transformacji ustrojowej, to, co się wydarzyło, to też jest lekcja nieodrobiona do przemyślenia. Ja tylko powiem taki fakt. Ja nie należę do ludzi kultury, ale wracałem się całe życie w przemyśle. I znam taką sytuację. Co to były ośrodki badawczo-rozwojowe? Ośrodki badawczo-rozwojowe, taka komórka jest nadzwyczaj ważna dla postępu, dla modernizacji, dla myślenia, dla nowych zachowań. I wie, tam zawsze były podstawowe urządzenia. To jedno była palma, a drugie czajnik. Palma i czajnik. I tam kwitło swoiste życie, kulturowe życie. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, ale problemy przychodziły. Wobec tego, jak problemy przychodziły, to trzeba było rozwiązać. I było pytanie takie, po cichu, a gdzie to już działa? Kto to już zrobił? I to jest nasz obraz kulturowy. Obraz kulturowy jednostki, z którą my wstępujemy w nową rzeczywistość. I ta jednostka nie dźwiga tego. I te wszystkie, bym powiedział, syntetyczne, wielkie opisy, one już nic nie dają. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan. Znaczy, zaznaczam, że coś tam minęło, tak się dowiedziałem do ucha. Ale gadamy dalej. Króciutko. Można? Do pana profesora. Czy mnie słychać?
Jak pan profesor zinterpretuje to, że po 90, po 89 roku właśnie ta nowa klasa, jeżeli tylko miała odrobinę więcej pieniędzy, to nie budowała na prowincji, ale szeroko pojętej, nie budowała domów takich, jak się buduje we Francji, w Holandii, w Niemczech, tylko coś na kształt dworków i to do tej chwili trwa. I są to przepotworne czasami jak gdyby interpretacje, mówię, dworu szlacheckiego w tym sensie. To jest jedna taka konkluzja. Czy kantor, bo ja chcę wrócić do, tylko jeszcze dwa zdania, do tematu naszego panelu. Czy Tadeusz Kantor to jest człowiek tradycji, czy nowoczesności? Wybieram tak specjalnie nazwisko, jedno z wielu, żeby jak on robi, prawda, balladynę jako spektakl, no już nie mówię, w Małym Dworku, potem Witkacego. I do pani profesor pytanie. Niech mi pani powie jednym zdaniem, co to jest kultura liberalna, bo pani napisała książkę na ten temat, tylko można to bardzo szeroko rozumieć, tylko jakby, o czym jest ta książka tak naprawdę? Jednym zdaniem, co to znaczy kultura liberalna? Kultura liberalna była od... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Tchórzewski nazywam się. Końcówkę zrobimy, czyli dajemy jeszcze szansę sobie coś powiedzieć, a potem musimy zamykać to nasze zebranie. Chociaż się ładnie rozwija. To ja panu szybko odpowiem. Jeśli chodzi o dworki, to wytłumaczenie jest proste. Nie ma innej, jak się okazało, nie ma innego odniesienia. A to, co budują w takiej skali prywatnej w całej Polsce, jak coś jest bardzo modernistyczne, to już jest kompletnie nie do zniesienia. Jeszcze to w ogóle jest stan. Jeżeli popatrzeć na Polskę, jak się przez nią przechodzi lub przejeżdża na stan, znaczy na stylistykę tego budownictwa, to jest bardzo ciekawe studium kompletnego rozproszenia i anonimowości. I dalej nie będę kontynuował, bo można by bardzo długo. Karolinka. Tak. To ja tylko dwa słowa. Ja nie napisałam książki o kulturze liberalnej, tylko o winie w polityce. A kultura liberalna to jest czasopismo, tygodnik internetowy, który sobie, no tak w tej chwili mamy takie ambicje, żeby tłumaczyć trochę polską rzeczywistość językiem liberalnym. Na dobrą sprawę przekonanie o tym, że część symbolicznych sporów, które się odbywają w przestrzeni publicznej, jest być może nieco nawet mniej ważna niż przetłumaczenie czy zinterpretowanie bardzo bieżących i bardzo, bardzo ważnych dyskusji w Polsce na język liberalny, tak jak na przykład można przetłumaczyć całą dyskusję na temat OFE na język liberalny, co ona właściwie znaczy dla państwa demokracji liberalnej. Także to jest kultura liberalna. O, tak. Muszę powiedzieć, że pani Karolina napisała jedyny artykuł w prasie polskiej, jaki się ukazał, w którym takiej interpretacji problemu OFE dokonano i ja rozumiałem, o co chodzi społecznie w tej kwestii. Okay. Dziękuję bardzo. To ja bardzo państwu dziękuję. Przede wszystkim dziękuję panelistom. Panelista, coś chciałby jeszcze na koniec powiedzieć? Nie. Pani Agnieszka już nas wyrzuca. Więc my bardzo dziękujemy wszystkim panelistom, słuchaczom i w ogóle bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.